dobry, witam Was w nowym vlogu. Zobaczcie, co robimy. Oglądamy auta. Nie dla siebie, ale ten Hyundai Kona w wersji sportowej. Słuchajcie, z tyłu wygląda zacnie. Ten kolor jest w ogóle mega fajny, bo to jest taki gołębi szary. Tak? To jest taki gołębi szary? I super wygląda i z przodu. Ale ogólnie patrzymy na auto dla mamy, tylko nie oczywiście w tej wersji najbardziej sportowej, tylko w tej, to chyba jest N-Line, więc po prostu sobie oglądamy. Mieliśmy już jazdę testową i zobaczymy. Jeździłbyś? Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Odzywam się dopiero w środę, ale tak jak widzieliście na pierwszych sekundach, w weekend przyjechała najpierw moja mama, potem mama Alana, więc weekend spędziliśmy razem. I w ogóle nie, jakoś tak się zrobiła tradycja, że zawsze w sobotę wieczorem kupujemy sobie coś do jedzenia i siadamy na balkonie, no i sobie rozmawiamy. I słuchajcie, to właśnie był taki dzień, kiedy jakoś tak mnie naszło, żeby patrzeć w niebo i było też takie fajne, bezchmurne. I ile ja widziałam starlinków, to nigdy nie widziałam tylu w swoim życiu. Ogólnie to jest tak, no starlinki to są takie satelity i normalnie kiedy je się wypuszcza w kosmos, to one i widzicie je w nocy, to one są na początku taką linią kropeczek, no ale po jakimś czasie one się rozłączają i potem już widać tylko pojedyncze kropki, ale ile ich było, na początku aż nie mogłam w to uwierzyć, bo to nie wygląda jak spadająca gwiazda, dlatego że spadająca gwiazda szybciej się porusza po niebie, a starlinki taką jednostajną prędkością, no i to też nie jest samolot, bo normalnie samolot pyka, a tutaj mamy też jedno światło, więc fajnie było tak sobie posiedzieć, porozmawiać i popatrzeć właśnie na starlinki. No potem dostałam okres, więc oczywiście umierałam, a wczoraj też pluszuś był na czyszczeniu zębów u weterynarza, więc miał narkozę, no i cały dzień po prostu się nim zajmowałam, ale bardzo fajnie to zniósł i jesteś szczęśliwym pieskiem, że masz czyste ząbki? Jesteś! No. I tym... Aha, i teraz, no widzicie, najpierw ja się odzywałam. A dzisiaj mamy już środę, ja nagrałam rolkę i zrobiłam sobie pokrzywę do picia, więc ogarniam się i będę nagrywać dzisiaj jeden film. Potem chcę nagrać kilka rolek, nie rolek, TikToków. Martuś, chcesz pokazać te zęby? Chodź. Pokaż te ząbki, czy niezbyt? Nie chcesz ich pokazać? Ale musieliśmy mu już wyczyścić zęby i teraz właśnie nie wiem, bo pani weterynarz powiedziała, że albo czyścimy mu zęby szczoteczką i pastą zębów, albo są jakieś takie algi do picia, które też fajnie oczyszczają. Jeżeli coś tego używaliście, to dajcie znać. No, ja kiedyś kupiłam szczoteczkę do zębów jeszcze jak byli szczeniakami, ale mój błąd, bo po prostu nie przyzwyczaiłam go do tego i teraz zapewne będzie problem. To, co jest ciekawe, to to, że w ogóle widać ogromną różnicę w rasach, bo pomeranian nie ma żadnych problemów z kamieniem na zębach, nie ma żadnego problemu z układem trawiennym, gdzie u pluszka jednak jest wszystko i dużo rzeczy musieliśmy wyeliminować z diety, no ale ogólnie jedzą to samo, więc widać tą różnicę, że to jest taki delikatniutki piesio, ale damy radę. A w ogóle mam na sobie nową piżamę, kupiłam sobie ją w Intimissimi i to jest jedwab i zobaczcie, jak ona ładnie w ogóle, jak fajnie się układa, bo miałam wcześniej też powiedzmy taką koronkową z H&M-u, no ale jest różnica i z tyłu ona właśnie wygląda tak. Więc spoko. I przyjemnie się w niej śpi, więc jak coś to polecam, możecie mi napisać, jeżeli macie jedwabne piżamy, to gdzie kupujecie, ale ta właśnie fajnie wygląda i do niej są właśnie też spodenki, które też mam, więc no. To tyle, jeżeli chodzi o update, piję i zbieram się. Co chcesz? Teraz już się super dzisiaj czujesz? Pełen energii i chciałbyś, żebym otworzyła twoją szufladę, tak? To jest twoja szuflada? Tak! Dobra, to jest jego ulubione. Chcesz to? Siad! Pluszuś. No dobra, to dajemy ci.
pocięłam sobie Philodendrona Gloriosum, bo strasznie się przez zimę powyciągał. Plus i tak kupiliśmy już tego Philodendrona takiego wyciągniętego trochę i on był wtedy tani, no bo ogólnie Philodendrony Gloriosum są dosyć drogie. I zrobiłam 3 sadzonki. Tutaj mamy pierwszą i tu mamy 2. Tu, jak możecie zobaczyć, już jakiś tam mini korzonek się pojawił, więc mam nadzieję, że uda mi się coś z tego zrobić, bo te liście są po prostu przepiękne, one są takie welwetowe i mają, jak widzicie, takie włoskowe łodygi, więc będę czekała, czy się coś zadzieje, czy nie. Tutaj ta alokazja frytek mi umarła, ale jak możecie zobaczyć, też ma świeże już korzenie, zaraz muszę właśnie tą wodę wymienić. I tutaj w szklance wypuściła jeszcze tego liścia, więc może uda się go odratować. No i trzymam kciuki za te filodendrony, że też coś tutaj się uda zdziałać. Teraz czekam, aż to troszeczkę mocniej się wchłonie i wtedy będę jeszcze nakładać filtr przeciwsłoneczny, ale ostatnio przez to, że się źle czułam te kilka dni, to moja pielęgnacja twarzy praktycznie nie istniała i czułam, że moja skóra jest taka trochę bardziej zanieczyszczona, ale nie chciałam używać żadnych kwasów i wiecie, co zrobiłam? Zrobiłam tak, że wieczorem takie 1,5 minuty masowania właśnie takiego olejku do demakijażu, czy właśnie tego z, no akurat użyłam tego z 4 szpaki, ale też używam sobie na zmianę z tym olejkiem Facebook i właśnie tak przez 1,5 minuty robiłam masaż tym olejem, skupiałam się bardzo mocno na tych takich najbardziej zanieczyszczonych częściach, jak właśnie tutaj nos, broda i tu góra policzków i trochę czoło i jak wszystko zmyłam, to słuchajcie, moja skóra była tak fajnie oczyszczona, że jeżeli też nie chcecie używać żadnych kwasów, nie chcecie używać żadnych peelingów, ale chcecie sobie troszeczkę mocniej oczyścić skórę, to spróbujcie coś takiego i ogólnie no warto też po prostu na co dzień robić taką pielęgnację, taki olejek, że faktycznie mocno skupiać się na tym, żeby wszędzie oczyścić. No ale właśnie jeżeli już nie macie makijażu, to ten taki etap oczyszczenia z makijażu Wam odchodzi, tylko już tutaj mamy samą pielęgnację twarzy. Cały czas czuję, że mam tu gdzieś jakiegoś włosa. Więc jak chcecie sobie spróbować takiego bardzo nieinwazyjnego oczyszczenia, to spróbujcie właśnie taki masaż olejkiem do demakijażu. Więc jestem zadowolona i przekazuję tą informację dalej. Więc teraz sobie użyję tego już bez podkładu dźwiękowego, tego filtra z Vichy. On też jest bardzo fajny i teraz właśnie go sobie cały czas używam. Powiedziałabym, że on jest trochę podobny po prostu do tego filtra przeciwsłonecznego z Sensu Mare, więc tak naprawdę chyba co wolicie, chociaż wydaje mi się, że Sensu Mare jeszcze mniejszą warstwę takiego filtra zostawia, plus wydaje mi się, że ten Sensu Mare trochę bardziej nawilża. Ogólnie gdybym miała wybrać, to wybrałabym Sensu Mare, ale ten też naprawdę jest bardzo przyjemny. No i teraz nie otwieram właśnie tego Sensu Mare, tylko chcę zużyć ten, bo już też zużyłam ten z Garniera, zużyłam z Isdin. Więc pielęgnacja zrobiona, można się teraz malować i działać dalej. Dzisiaj też w końcu już idę na siłownię, więc jest dobrze. Polecajka do prania, bo robię właśnie pranie i ostatnio znalazłam takie chusteczki wybielające do prania z Domol. One są dostępne w, jak widać, Rossmanie. Ty, ciebie nie wypraliśmy w tym, może by pomogło.
Mało śmieszne. Ale one kosztowały, teraz były na promce chyba za 8 zł. I to właśnie, jak coś, to jeszcze będę dorzucać, nie, że tylko tyle biorę. To wygląda tak i po prostu wrzucacie i to faktycznie działa, więc jeżeli macie jakieś takie starsze, białe rzeczy, które już nie są takie białe i chcecie je wybielić, to mega polecam te chusteczki, bo działają, a są naprawdę tanie. Nie wiem, czy jestem przyjaźniona, czy nie, ale wszystko już ustawiłam tutaj do nagrywania filmu na poniedziałek z informacjami odnośnie nowej premiery, która właśnie będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, a po drugie będzie 5 różnych stylówek, które można stworzyć z wykorzystaniem takich właśnie klasycznych topów, więc nie przedłużam się, zabieram się za nagrywanie, bo i tak wydaje mi się, że ten top jest przyjaźniony i będzie mnie to irytowało potem. Okej, i film nagrałam, bardzo się cieszę, że udało mi się to zrobić, bo zabierałam się do tego 2 dni, ale wczoraj nie do końca podobała mi się pogoda, chociaż ostatecznie nie wiem w sumie, czy światło na tym filmie będzie okej, czy nie, ale będzie on w poniedziałek, więc jestem zadowolona i tak naprawdę to jest w sumie wszystko, co dzisiaj osiągnęłam. No, nagrałam jeszcze kilka TikToków na Outfire, ale tak to jest wszystko i właśnie nie wiem, co będziemy dzisiaj jeszcze robić, dlatego że zastanawiam się, czy nie chciałabym, chociaż nie wiem, czy to jest mądre, żeby w piątek iść do galerii, ale chciałam zobaczyć jedne spodnie w H&M-ie, bo podobno są tam fajne wide legi, a właśnie chciałabym mieć jakieś takie na zmianę z tymi Zary, przez to, że tak często w nich chodzę. Pamiętam właśnie, jak kupowałam te pierwsze spodnie wide legi jeansowe, że tak nie wiedziałam, czy kurczę, w ogóle będę w tym chodzić, czy nie. A tak naprawdę chodzę teraz w nich praktycznie, że cały czas. Zmieniam czasami na te dzwony. Czasami chodzę jeszcze w rurkach, ale zdecydowanie wygoda w wide legach to jest inny wymiar, więc czekam, aż Alan wróci, bo w ogóle słuchajcie, szukaliśmy jakiejś firmy, która mogłaby nam tak profesjonalnie wyczyścić dywan, dlatego że próbowaliśmy czyścić go takimi sposobami domowymi, ale przez to, że to jest ten dywan z takimi dosyć długim włosiem, no to niestety to nie wygląda najlepiej, tym bardziej, że no miski to traktują ten dywan jako wszystko, jako miejsce do tarzania się, do jedzenia, do wcierania i wszystkiego, co im dajemy, więc mimo naszych prób trzymania go w dobrej formie, to on już nie wyglądał dobrze i Alan pojechał do miejsca, gdzie w ogóle ma bardzo dobre opinie, ale okazało się, że oni tylko jeżdżą do klienta do domu, a nie, że my zawozimy dywan, więc w sumie i tak chcielibyśmy, żeby ktoś tutaj przyszedł, żeby nam wyczyścił tą kanapę, ale jest jeszcze jakieś inne miejsce za Magnolią. To jest też firma, która czyści dywany, więc myślę, że tam jutro podjedziemy i zostawimy ten dywan. No, jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał, bo jak nie uda się go już naprawić, no to będziemy musieli się z nim pożegnać. I no, tu musi być dywan, bo jak nie ma dywanu, to na przykład miśki w ogóle nie są w stanie wskoczyć na kanapę i tylko widać, jak próbują, jak stają tymi przednimi łapkami na kanapę i się patrzą, żeby ich wciągnąć, te dupki na kanapę. I tak bardzo się przyzwyczaili, że nie chcemy już im tego zabierać. Więc coś tutaj, jak nie tamten dywan, to będziemy musieli poszukać jakiegoś innego, ale trzymam kciuki, w sumie bardziej tak, żeby jednak udało się go doprowadzić do porządku. Chcę wam zrobić przegląd i porównanie kolorystyczne tych nowych odcieni z Jim Glamour, które dopiero co się pojawiły w tym tygodniu na stronie i właśnie pojawiło się Baby Pink i Baby Blue, więc może najpierw zaczniemy od tych niebieskich, bo mam ich tutaj mniej. I tak, zacznijmy od tego, że ten odcień z tym niebieskim, który już jest dostępny na stronie, to po prostu jest połączenie stworzone w niebie, naprawdę, tematycznie, bo jest niebiesko, naprawdę, te razem wyglądają przepięknie, leginsy w tym odcieniu, do tego ten stanik, ideolo. I tak wyglądają te niebieskie leginsy ombre, więc jak widzicie, ton jest troszeczkę inny. Te bym powiedziała, że trochę idą bardziej w taki turkus, gdzie tutaj już mamy taki błękit, ale to też wygląda fajnie, natomiast to połączenie to po prostu bardzo, bardzo mi się podoba. A jeżeli chodzi o róż, to teraz pojawił się ten. I jak widzicie, w porównaniu do pozostałych odcieni,
to ten jest taki troszeczkę bardziej, no widać, że tu jest jakiś tam cień brzoskwinki, że to nie jest taki czysty baby pink, bo bardziej bym powiedziała, że to idzie w taki mocny, typowy, barbiowy, powiedzmy, że róż, ale ten kolor też jest przepiękny. W ogóle połączenie tego i tego właśnie też wygląda cudownie. A to jest mój ulubiony kolor, jeżeli chodzi właśnie o kolekcję Push Up. No ale też widzicie ten plus ten. Też to wygląda super, a w porównaniu do leggingsów jeszcze innych z innych kolekcji, ale z Jim Glamour różowych, no to mamy tu oczywiście różowe ombre. Tak wam pokażę z daleka, żebyście mogli zobaczyć, czy wam to pasuje, czy nie. A to jest Jelly Berry. Tu mam akurat XS-ki, czyli z tej starej kolekcji bezszwowej mam XS, SK, SK i to wszystko też SK, ale od razu powiem, że bajkery z kolekcji Push Up mam w rozmiarze M, bo one faktycznie, szczególnie na udach, są troszeczkę bardziej obcisłe, więc jeżeli też macie troszeczkę większe uda, to zdecydowanie dałabym rozmiar, brałabym rozmiar większy. Wiecie co, ja was w tym poniedziałkowym filmie tak oszukałam, że aż mi jest głupio, bo w weekend jak byliśmy, to zeszłyśmy z mamą jeszcze do kilku sklepów optycznych i chciałam sobie kupić okulary przeciwsłoneczne, ale mama powiedziała mi, że mi je kupi na moje imieniny, bo mam 29 lipca. I myślałam, że to są tej samej firmy, co te okulary, o które zawsze się pytacie. To są okulary z Polara. One mają włączoną tą taką, to się nazywa polaryzacja. No, no to jest właśnie w tym momencie, nawet siebie nie widzę. I o nie się bardzo często pytacie. Ja je mam z Filmana i one dalej są dostępne, bo właśnie byłam teraz w weekend i były dokładnie te same. A te są, słuchajcie, z Polaroida. Czym się różni Polar od Polaroida? Czymś na pewno, bo widzę, że mają nawet inne logo, więc to są inne marki. Czyli to są okulary Polaroid i w sumie jeżeli chodzi o wykonanie... Polaroid, tak. Jeżeli chodzi o wykonanie, to czuć, że te z Polaroida są takie solidniejsze. Ale te, no słuchajcie, one już przed mną tyle jeździły i się żyją. I to są takie klasyczne awiatory. I wygląda to tak. Ja w ogóle mam zawsze problem z kupieniem okularów przeciwsłonecznych, dlatego że ja mam dosyć małą twarz i wszystkie, pewnie te też teraz jakby patrzyła, to by to wyglądało, wydawało mi się duże. Wszystkie okulary są na mnie po prostu za duże. Te takie fajne okulary zazwyczaj u mnie po prostu wyglądają źle, bo mam za małą twarz, więc stawiam raczej na coś takiego, bardzo bym chciała takie niemetalowe, ale no nie znalazłam po prostu jeszcze takich, więc jak coś, to daję wam znać, że to są Polaroidy... To jest PLD6106/S/X. I mama mi je kupiła w Vision Express, tak? Czy to tutaj jest? Za 3 sztuki chyba jakoś. Więc fajne. Te też fajne. A to są Polar Chicago FA. Też są super. Ugh. Kawka. I to, czy to jest? Iced Coffee. Nie, ice cafe, to jest ice cafe latte z sosem karmelowym, pyszka i zaraz idę do HM-u zobaczyć, czy są te spodnie, byłam w Hebe, chciałam korektor, nie było i chciałam jeszcze jeden podkład, też nie było, więc zobaczymy, czy uda mi się znaleźć spodnie. No dobra, i tak wyglądały spodnie w HM-ie, które mierzyłam, ale jak widzicie, no średnio leżały i żadnych innych jeansów, wide legów nie mogłam znaleźć, więc niestety nie znalazłam. Muszę zobaczyć, czy będą jakieś takie spodnie online i może zrobić zamówienie, to może bym wtedy zamówiła jeszcze parę innych rzeczy i zrobimy haul. Dajcie znać, czy jesteście chętni. A teraz właśnie jestem na części... patrzcie na tą! Jaka taka fajna... konewka, bo mam tą i w sumie nawet spoko się sprawdza, ale chciałam zobaczyć, bo ja w dalszym ciągu szukam jakichś fajnych poszewek, żeby urozmaicić salon. Jeszcze nic nie znalazłam, te rzeczy są fajne, ale zobaczmy, czy będą jeszcze jakieś, tutaj widzę, że jest ich kilka, ale właśnie nie wiem, czy chcę ich w jakiś kolor, bo na przykład te mi się, o, te są na przykład ładne, ale te są też spoko. Może te by fajnie wyglądały, bo trochę coś więcej by się zadziało. Te na przykład może by też fajnie wyglądały z roślinami. Właśnie muszę, kurczę, coś postanowić w końcu, a nie tak tylko mówię, że to może, to może, to może i nic w końcu nie biorę. Tu tak wam pokażę szybko. Aha, no i ta cały czas też ze mną chodzi. Ale teraz nie wiem, czy tamta w ciapki nie podobała mi się bardziej. Ale nie wiem, czy i tak będę dzisiaj kupować, bo kolejka jest, a w sumie chciałam jeszcze zajść
do Zary, bo tam też widziałam fajną sukienkę. Te mi się też podobają. To jest z lnem po 60 zł. Powiedzcie, że Alan wygląda super w tej koszuli, bo on mi nie wierzy. A jak się czujesz? Jak Alvaro? Była jeszcze jedna taka super, ale Alan już powiedział, że to na pewno nie. Więc... Tak, ale ten rozmiar, czy chcesz mniejszą? Fajnie wyglądasz. To byłaby pierwsza koszula Alana na krótki rękaw. Co? No nigdy nie miałeś na krótki. Wszystkie masz na długie. Nie. No nice. A ja idę do Zary odnieść jedną parę spodni. Bo zostawiłam inną. No wiem, muszę cię... Ale wiesz, że akurat nagrywam cię tak, że ci nie widać głowy. No ale jest fajne. Czekaj, w razie co jakby się też chciały, to na miarę. Dobra, i wyjechaliśmy już z Wrocławia. Alan kupił sobie tą koszulę, więc uważam zakupy za sukces, bo no z Alanem jest ciężko. Więc spoko, te spodnie oddałam, a sukienki w końcu nie wzięłam, bo ona tu w ogóle na szyi tak dziwnie leżała, plus wystarczyłoby, żebym się pochyliła i już byłoby mi widać wszystko. Plecy miała bardzo ładne, bo ja lubię takie mocno wycięte plecy, no ale... I w sumie dół też ładnie wyglądał, ale to w sumie wszystko, więc odpuściłam. A teraz już wracamy, więc myślę, że też skończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i standardowo widzimy się w poniedziałek, więc życzę Wam udanego weekendu i do zobaczenia. Pa!